Karol, wynik niestety średnio satysfakcjonujący. Rozczarowanie, niezadowolenie, gorycz. Jakie słowa opisują dzisiejszy rezultat? No tak jak powiedziałaś, na pewno nie jesteśmy zadowoleni z wyniku. Trochę nasza gra się poprawiła w odniesieniu do ostatniego spotkania z Lechem, z czego możemy być zadowoleni, no ale jednak gramy cały czas o punkty, a tych punktów dzisiaj nie zdobyliśmy i nie możemy być z tego zadowoleni. Musimy pracować nad skutecznością na pewno, bo jeżeli już dochodzimy do sytuacji bramkowej, musimy je wykorzystywać. Nie wykorzystując sytuacji, nie możemy wygrać meczu i to na pewno chcemy poprawić. A jakie uczucia opisują? No na pewno niezadowolenie i duża złość sportowa. Jak myślisz, z czego wynika ta dyspozycja, którą teraz macie? Jaki jest problem twoim zdaniem? Jaki jest powód rezultatów, które w ostatnim czasie odnosicie? Gdybym znał powód, na pewno byśmy chcieli go od razu wyeliminować. Ciężko powiedzieć, czemu odnosimy takie, a nie inne wyniki. Na pewno możemy być dzisiaj zadowoleni z gry. Zadowoleni jak zadowoleni. No, wyglądało to po prostu lepiej niż wyglądało w ostatnim meczu i z tego możemy być zadowoleni. A jaki jest powód, no, nie umiem określić i na pewno będziemy go szukać i próbować rozwiązać. Przerwy w grze spowodowane zachowaniem kibiców wybijały was bardzo z rytmu. Mieliśmy kilka dłuższych przerw w dzisiejszym spotkaniu. Na pewno ta dłuższa przerwa spowodowana właśnie oprawą kibicowską troszkę nas wybiła z rytmu, bo akurat byliśmy, według mnie, naciskaliśmy Lechię i wyglądaliśmy w tym momencie gry lepiej. Trochę przestoju, no nie wiem, czy zeszło z nas powietrze, ciężko mi jest powiedzieć, ale na pewno nam to nie pomogło. Kolejny mecz przed nami, drugi domowy na naszym stadionie. Myślisz, że to szczególne miejsce da wam więcej siły i motywacji? Na pewno będziemy się starać zdobyć 3 punkty, bo to w tym meczu będzie najważniejsze. Musimy zacząć zdobywać te punkty i to będzie naszym głównym celem w meczu domowym. A czy go zrealizujemy, okaże się w przyszłym tygodniu. Na pewno będziemy robić wszystko, żeby te 3 punkty zdobyć, bo to jest po prostu najważniejsze.